Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Wielka radość w Toruniu. Na świat przyszły tam trojaczki jednojajowe. To wyjątkowa sytuacja, która zdarza się raz na 500 000 porodów. Jarosław Lewandowski, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Stefan jest najstarszy i jest najmniejszy i to jest wyraźnie najmniejszy. I ma też narośl na uchu, więc to jest nasz znak rozpoznawczy. Jego najłatwiej jest odróżnić. Natomiast Benjamin i Jonathan, jak się zamienią miejscami i nie pamiętamy śpiochów, to jest problem. Jestem szczęśliwa, myśmy marzyli w ogóle zawsze o bliźniakach i się śmieją wszyscy. No to się nazywa gratis prawdziwy, nie ten trzeci. I o tym będziemy mówić za chwilę, ale zobaczmy, co jeszcze dzisiaj wydarzyło się w regionie. Komisariaty w Dragaczu i Bukowcu ponownie otwarte. Rozboje są, także moim zdaniem no jest potrzebne. Minister spraw wewnętrznych zapowiada podwyżki dla służb mundurowych i modernizację jednostek. Od 1 stycznia to podwyżki dla funkcjonariuszy polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej, biura ochrony rządu. Za długie kolejki, za mało specjalistów, niedostateczny nadzór nad osobami chorymi na gruźlicę. Zdarza się, że po zakończeniu kuracji w szpitalu nawet co 10 chory przerywa leczenie przeciwprądkowe. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii pod lupą NIK-u. Nie możemy odmówić pacjentowi z innego województwa przyjęcia na diagnostykę. Środowiska prawicowe żądają odwołania dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. On odpowiada za kształt artystyczny festiwalu. Festiwal nie jest wolną trybuną. Bydgoski ratusz nie zamierza ingerować w merytoryczną działalność teatru. Powierzając prowadzenie teatru dyrektorowi, zgadzamy się na to, w jaki sposób on ten teatr chce merytorycznie, artystycznie prowadzić. Powrót likwidowanych komisariatów policji, podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz modernizację jednostek zapowiedział w Dragaczu koło Grudziądza minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Gminy Dragacz i Bukowiec to pierwsze miejscowości w regionie, do których powróciły zlikwidowane kiedyś posterunki policji. Resort zapowiada, że będą kolejne, między innymi w powiecie włocławskim. To niebezpieczne skrzyżowanie w Dragaczu, na którym często dochodzi do wypadków i kolizji, policjanci będą mieli na oku każdego dnia. Posterunek policji powstał tuż przy ruchliwej krajówce. Mieszkańcy są zadowoleni, że stróżów prawa będą mieli pod ręką. Do tej pory patrole przyjeżdżały ze Świecia lub Nowego. I złodziejstwo jest i różne takie rozboje są. Także moim zdaniem no jest potrzebne. Posterunki w Dragaczu i Bukowcu to pierwsze jednostki w regionie, które zostały odtworzone. Nowym komendantom symboliczne klucze do budynków przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Spokojnej służby. Kolejne posterunki jeszcze w tym roku mają zostać otwarte w Chodczu i Lubinie Kujawskim. Bliżej do Dzielnicowego będą mieli też mieszkańcy Lubrańca, gdzie powstanie rewir. Policjant na telefon nie sprawdza się. Nie ma go. Po sterunku policji są policjanci, tak jak tu, w Dragaczu. 7 policjantów, którzy będą codziennie pracować. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, ale nie udałoby się to bez pomocy finansowej samorządów. Gmina Dragacz przeznaczyła na ten cel 140 tysięcy złotych. Zabezpieczyliśmy pomieszczenia dla policji, umeblowanie, garaż. Kolejne samorządy, w których istnieje konieczność powołania zlikwidowanych wcześniej posterunków, też deklarują chęć dołożenia się do inwestycji. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział w Dragaczu zwiększenie nakładów finansowych na służby mundurowe. To 6,5 miliarda złotych na zakup nowoczesnego sprzętu, reaktywowanie posterunków i budowę nowych, a także podwyżki dla funkcjonariuszy. 250 zł od 1 stycznia to podwyżki dla funkcjonariuszy polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej, biura ochrony rządu. W Bydgoszczy minister dziękował strażakom za ofiarną pracę podczas czerwcowych i lipcowych nawałnic, które przeszły przez region. Wśród nich z poświęceniem działał Tadeusz Okraska. Podczas akcji uległ poważnemu wypadkowi. Z wysokości 10 metrów spadł na niego konar drzewa. 10 żebr złamanych, kręgosłup w 6 miejscach złamany. Za pracę w trudnych warunkach wyróżnienia otrzymało też 20 innych strażaków z regionu. Ogniomistrz Sławomir Wiśniewski.
Do strażaków w regionie ma też trafić nowy sprzęt. Dużo lepsze warunki pracy. Mówimy o inwestycjach w straży pożarnej, takich jak na przykład w Świeciu. W tym roku resort przekazał samorządom w regionie około 5 milionów złotych na usuwanie skutków nawałnic. Pieniądze przeznaczono na odbudowę dróg gminnych i mostów oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Dragacz Krystyna Rymaszewska. Dodam tylko, że minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak będzie gościem Anny Trzcińskiej w rozmowie dnia o 19:00. Zapraszam. Długie kolejki, niska wycena świadczeń i niewystarczająca liczba lekarzy pulmonologów oraz brak odpowiedniego nadzoru nad osobami cierpiącymi na gruźlicę. NIK wziął pod lupę placówki zajmujące się leczeniem chorób układu oddechowego. W naszym regionie kontrolowane było Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii. Tu najtrudniej dostać się na oddział chorób płuc i niewydolności oddychania. NIK oczekuje szybkich zmian, bo na choroby układu oddechowego umiera co czwarta osoba w Polsce. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność oddechowa, bezdech senny czy astma to najczęstsze schorzenia układu oddechowego. Pacjenci trafiają tu, do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii. Podobnie jak w innych tego typu lecznicach w kraju, na wizytę trzeba czekać. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, przez półtora roku kolejka do poradni pulmonologicznej oraz gruźlicy i chorób płuc wydłużyła się o połowę. Czeka w niej około 1,5 tysiąca osób. Nawet ci chorzy, którzy powinni zostać przyjęci w trybie pilnym, mają szansę na wizytę u specjalisty dopiero po 26 dniach. Wydłużała się także kolejka osób oczekujących na hospitalizację. W ciągu półtora roku wzrosła ona dwukrotnie do 1,000 osób. Najtrudniej dostać się na oddział chorób płuc i niewydolności oddychania. Przy nim działa jedna z nielicznych w kraju pracownia zaburzeń oddychania w czasie snu. Są tam jedynie 4 łóżka, a chętni przyjeżdżają z całego kraju. Mamy pacjentów od Sanoka do Gdańska, a więc jest to bardzo duża grupa pacjentów, a nie możemy odmówić pacjentowi z innego województwa przyjęcia na diagnostykę. Stąd tak długa kolejka oczekujących. Kontrolerzy NIK-u zarzucają szpitalom pulmonologicznym w całym kraju niedostateczny nadzór nad pacjentami z gruźlicą. Zdarza się, że po zakończeniu kuracji w szpitalu nawet co dziesiąty chory przerywa leczenie przeciwprądkowe, stwarzając zagrożenie zakażeniem dla otoczenia. Kontrola NIK-u w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii ujawniła, że 5-krotnie lekarze szpitala nie poinformowali inspekcji sanitarnej o przerwaniu leczenia przez pacjentów chorych na gruźlicę w okresie prądkowania. Jak tłumaczy dyrekcja placówki, postępowanie w takich sytuacjach już uległo zmianie. Prowadziliśmy procedurę, że w każdym przypadku opuszczenia pacjenta oddziału przez pacjenta, który choruje na gruźlicę i jest pacjentem prądkującym, w sposób pisemny powiadamiamy powiatowego z inspektora sanitarnego. W sumie działalność szpitala w Bydgoszczy została oceniona pozytywnie. Centrum zapewnia całodobową opiekę z pełną obsadą lekarską. Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Raport NIK-u wskazał też, że leczenie pulmonologiczne jest zbyt nisko wyceniane, a w całym kraju brakuje specjalistów. Obecna kadra się starzeje, a młodzi wybierają inne dziedziny. Zwiększenie wycen za świadczenia medyczne, kształcenie nowych specjalistów oraz wprowadzenie programów profilaktycznych to najważniejsze zalecenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące leczenia chorób układu oddechowego. Inaczej kolejki do pulmonologów jeszcze bardziej się wydłużą, a statystyki dotyczące zachorowań będą odbiegać od europejskich standardów. Bydgoszcz, Magdalena Niewęgłowska. Środowiska prawicowe żądają odwołania dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Przed gmachem teatru odbyła się pikieta w sprawie kontrowersyjnego przedstawienia Nasza przemoc i wasza przemoc chorwackiego reżysera. Manifestujący twierdzą, że sztuka wystawiona na festiwalu Prapremier obraża ich uczucia religijne i patriotyczne. Dyrekcja teatru oświadczyła, że szanuje prawo artystów do niezależności sądów oraz wolności wypowiedzi i nie zamierza ingerować w ich swobodę twórczą. Jest taka bardzo dobra opinia o Polsce, że Polska jest tolerancyjna, że w Polsce wszystko wolno. Nie, panie reżyserze, w Polsce nie wszystko wolno. W ten sposób przedstawiciele środowisk prawicowych i radni PiS podczas pikiety przed Teatrem Polskim wyrażali swoje oburzenie po spektaklu chorwackiego reżysera Oliwiera Frilicia na festiwalu Prapremier. Oni nie zbezcześcili flagi. Oni obrazili nas wszystkich tutaj obecnych. Oni obrazili tych wszystkich, którzy czują się Polakami, proszę państwa. To jest po prostu niebywały skandal.
Chodzi zwłaszcza o sceny, w których polska flaga wyjmowana jest spod nóg jednej z aktorek, a Chrystus schodzi z krzyża i gwałci muzułmankę. Środowiska prawicowe twierdzą, że podczas sztuki znieważono symbole narodowe i uczucia religijne. Za publiczne pieniądze opluwa się słowem, gestem i obrazem godność chrześcijan i Polaków. Pikietujący twierdzą, że festiwal stał się aktem terroru artystycznego i przejawem barbarzyństwa. Dlatego domagają się odwołania dyrektora Teatru Polskiego Pawła Wodzińskiego. Jeżeli pan Wodziński zaprosił, to na pewno nie zaprosił w ciemno. A jeżeli zaprosił w ciemno i nie wiedział, co było przedstawione, to znaczy, że jest niedbaluch. Że źle przygotował festiwal. On odpowiada za kształt artystyczny festiwalu. Festiwal nie jest wolną trybuną. Dyrektorzy teatru nie komentują zarzutów działaczy i radnych, odsyłają do opublikowanego wczoraj oświadczenia, w którym podkreślają, że nieprawdziwy obraz spektaklu, wybiórcze opisy, niesłuszne twierdzenia sprawiają, że poruszający i wielowymiarowy spektakl przedstawiany jest opinii publicznej niezgodnie z intencjami i zamierzeniami twórcy. W merytoryczną działalność teatru nie zamierza ingerować bydgoski ratusz, choć reakcji władz miasta domagają się środowiska prawicowe. Powierzając prowadzenie teatru dyrektorowi, zgadzamy się na to, w jaki sposób on ten teatr chce merytorycznie, artystycznie prowadzić. Władze Bydgoszczy są natomiast zaskoczone zapowiedzią marszałka województwa, który chce wnioskować o cofnięcie dofinansowania dla festiwalu i dodają, że taka decyzja byłaby krzywdząca. Ingerencji polityków w kulturę sprzeciwiają się też członkowie Obywatelskiej Rady Kultury. To jest, wydaje mi się, warunek konieczny i oczywisty, że kultura musi być autonomiczna. Można dyskutować na temat granic kultury. Sprawa została zgłoszona śledczym, którzy sprawdzą, czy podczas przedstawienia naruszono prawo. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Najszczęśliwszy moment w życiu zamienia w prawdziwe piekło. Depresja poporodowa to problem co dziesiątej matki. Najlepsze życzenia dla wszystkich chłopaków w regionie. Czy UMK powinno mieć alternatywę dla Kolegium Medicum w Bydgoszczy? Takiego zdania są radni Platformy Obywatelskiej z Grudziądza, którzy zaproponowali, by tamtejszy szpital wykorzystać do współpracy z największą uczelnią w regionie. Poseł Iwona Michałek negatywnie odniosła się do przyjętej przez Radę Miasta rezolucji w tej sprawie. Jej zdaniem ewentualna współpraca UMK ze szpitalem w Grudziądzu musiałaby oznaczać oddzielenie Kolegium Medicum w Bydgoszczy od Toruńskiego Uniwersytetu. A tego zdaniem poseł Michałek należy uniknąć. Regionalny szpital w Grudziądzu ma potencjał, by w przyszłości utworzyć oddział kliniczny, ale współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w tym momencie byłaby niewłaściwa i to z kilku powodów, twierdzi poseł Iwona Michałek. Jej zdaniem problemem jest zadłużenie szpitala oraz kwestie formalne. Uniwersytet nie może mieć dwóch kolegiów medyków, jedno już ma w Bydgoszczy. I walczymy o to, żeby to kolegium medicum było przy UMK. To jest jedna sprawa. Zakładamy, że to będzie, że kolegium medicum w Bydgoszczy będzie funkcjonowało w ramach UMK. To tylko wyrażenie chęci ewentualnej współpracy, odpowiadają pomysłodawcy rezolucji. Ich zdaniem nowoczesny szpital ma ogromne możliwości, które uczelnia mogłaby wykorzystać w przypadku odłączenia Kolegium Medicum w Bydgoszczy od UMK. Jeżeli Kolegium Medicum byłoby przy Wydziale Medycznym na Uniwersytecie Bydgoskim, wówczas UMK zostaje bez szpitala klinicznego, a ten szpital może być bez większych nakładów finansowych w Grudziądzu. Grudziądzcy radni zamierzają o swoim pomyśle rozmawiać m.in. z władzami uniwersytetu i posłami z regionu. Grudziądz, Wiktor Sumliński. Zmaga się z nią co dziesiąta matka w Polsce. Nieleczona może prowadzić do rodzinnych dramatów i tragedii. Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Depresją rusza pierwsza w Polsce kampania na temat depresji poporodowej. Dziennikarze Telewizji Polskiej chcą ośmielić kobiety, by nie ukrywały choroby i podejmowały leczenie. Apelują też do ich najbliższych o większe wsparcie i o czujność. To się nazywa potrójne szczęście. Jonatan, Beniamin i Stefan przyszli na świat 15 września w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. To trojaczki jednojajowe, które rodzą się raz na 500 tysięcy porodów. Rodzice dwójki dziewczynek czekali na chłopców z utęsknieniem przez całe 9 miesięcy. Jestem szczęśliwa, myśmy marzyli w ogóle zawsze o bliźniakach i teraz też marzyliśmy, czy tam modliliśmy się o te
o to nawet ja tam konkretnie, żebym chciała tych dwóch chłopców teraz najlepiej, bo jeden to jeden, mamy dwie dziewczyny. I mówię, taki się śmieją wszyscy, no to się nazywa gratis prawdziwy, nie ten trzeci. Stefan jest najmniejszy i ma znamie, dzięki czemu łatwo go rozpoznać. Gorzej z Jonatanem i Beniaminem. Chłopcy, którzy urodzili się miesiąc przed terminem, by wyjść ze szpitala, muszą przybrać na wadze. Opieka nad całą trójką już teraz wymaga poświęcenia. Przerwy takie w tym karmieniu to jest tam do półtorej godziny, więc no takie też mam przerwy na sen w nocy, nie? Ze trzy godziny, półtorej. I, no i w dzień jest podobnie, no nie? Pani Alicja ma wsparcie całej rodziny, dzięki czemu nie czuje się osamotniona. Aż 80% matek tuż po porodzie przytłacza natłok wątpliwości, czy podołają obowiązkom. Tak zwany baby blues, czyli smutek poporodowy spowodowany burzą hormonów, mija zazwyczaj w ciągu 2 tygodni. W ciągu roku od porodu pojawić się może depresja, której towarzyszy oprócz złego stanu psychicznego także ból fizyczny. Jest to dokuczliwe. Odbiera nam energię, odbiera nam siły. Można trochę powiedzieć metaforycznie, że nasze ciało płacze za nas. Ujawniona po ciąży depresja może mieć podłoże genetyczne. Rozwojowi choroby sprzyjają też czynniki zewnętrzne. Objawów depresji poporodowej jest wiele. Bohaterka kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję urodziła córkę w 4. klasie liceum. Ojciec dziecka nie był gotowy, by zostać rodzicem. Została samotną matką i musiała przygotować się do matury. Trudne doświadczenie. Bo miałam takie poczucie, że jako matka powinnam kochać swoje dziecko, natomiast nie umiałam jej tego okazać. Z jednej strony bałam się, że jej się coś stanie, ale z drugiej strony, gdyby coś jej się wtedy stało, to chyba bym się niestety z tego cieszyła. Lekarze nie mają wątpliwości. W takich przypadkach kobieta sama sobie nie poradzi. Trzeba rozmawiać z tą młodą mamą, znaleźć powód niepokoju, powód tej troski i jednocześnie nie bać się rozmawiać, czy to z psychologiem, czy nawet z psychiatrą. Do tego zachęcają też cierpiące na depresje poporodowe mamy dziennikarze Telewizji Polskiej. Ja sama kiedyś też przeżyłam podobną gehennę przy moim pierwszym porodzie. Dzięki rodzinie udało mi się wyjść z tego dołka. Mam nadzieję, że tym kobietom, którym jest potrzebna ta pomoc zostanie dostarczona, tylko należy po nią sięgnąć. To facet pierwszy powinien działać i ruszać z pomocą. To my, mężczyźni, po pierwsze musimy mieć świadomość, że od nas niemalże zależy wszystko. Kampanii w telewizji i prasie towarzyszyć będą konferencje i spotkania. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie twarzedepresji.pl. Toruń, Katarzyna Prędkowska. Narodowy Bank Polski bez tajemnic. Jeszcze do niedzieli trwają dni otwarte NBP, podczas których m.in. można sprawdzić, ile waży sztabka złota, kupić monety kolekcjonerskie i poznać funkcję banku za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Weekend pracownicy NBP przygotowali dla odwiedzających liczne atrakcje. Będzie można m.in. ręcznie wybić monety, zobaczyć wartą prawie 2 miliony złotych sztabkę złota, nauczyć się rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych i kupić monety kolekcjonerskie. W sobotę i niedzielę przygotowano także strefę dla dzieci, w której nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Poznaj NBP to hasło tegorocznej edycji Drzwi Otwartych oraz nazwa aplikacji mobilnej, do której pobrania zachęcają organizatorzy. Dzięki niej zainteresowani mogą poznać funkcję banku centralnego. Dni otwarte w Banku Polskim odbywają się od 9 do 15. Kujawsko-Pomorskie z Grand Prix ogólnopolskiego konkursu Kryształy PR-u. Władze regionu otrzymały pierwszą nagrodę za najlepszą promocję projektów unijnych oraz wyróżnienie za najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych. To pierwszy taki projekt w Polsce i drugi w Europie. Od zeszłego roku Kujawsko-Pomorskie istnieje w wirtualnym świecie gry Minecraft. Projekt zrealizowany przez bydgoskich studentów na zlecenie władz regionu umożliwia budowanie województwa z obiektów zrewitalizowanych dzięki środkom unijnym. Pomysł doceniło jury konkursu Kryształy PR-u. Cieszymy się, bo to jest sukces całego zespołu i jakby dowód na to, że kierunek działań, które podejmujemy, no jest właściwy. W konkursie pod patronatem Związku Miast Polskich brało udział ponad 100 samorządów z całej Polski. To kolejna nagroda dla regionu za promocję. W czerwcu Kujawsko-Pomorskie zostało laureatem pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych za film Pierwsza Gwiazdka.
Siłownie, kluby tańca, muzea, restauracje i sklepy. W sumie 200 różnych miejsc, w których mieszkańcy za usługi zapłacą o połowę mniej. Ruszyła akcja Bydgoszcz za pół ceny. Od dziś do niedzieli mieszkańcy mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Fantastyczna promocja dla tych, którzy chcą Bydgoszcz odwiedzić, dobrze u nas zjeść, może odwiedzić jakieś instytucje kulturalne, a nawet troszeczkę sportu pouprawiać, bo słyszałem, że nawet i takie elementy także będą za pół ceny. Akcja odbywa się od 2013 roku i cieszy ogromną popularnością nie tylko wśród klientów, ale także wśród firm. Tegoroczna edycja zgromadziła największą jak dotąd liczbę partnerów wśród przedsiębiorstw i instytucji. Organizatorem wydarzenia jest Radio Plus i Urząd Miasta Bydgoszczy. W Toruniu podobna akcja odbywać się będzie już w kolejny weekend. A u nas teraz informacje sportowe, które przedstawi Artur Onacki. Witam. Dzień dobry. Sporo wydarzeń sportowych dzieje się dziś w naszym regionie, w naszym serwisie. Dziś m.in. żużlowe zakończenie sezonu w Bydgoszczy. Na stadionie Polonii trwają otwarte mistrzostwa miasta, w których można po raz ostatni w tym roku zobaczyć na torze zawodników z obecnego składu klubu, zaproszonych gości, a także weteranów, którzy reprezentowali barwy Polonii przed laty. Jak to wyglądało w szczegółach, zobaczą Państwo w serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam już teraz. Mają swój dzień kobiety, matki, a dzisiaj święto chłopaków, a więc niespełna połowy świata, no bo panie pod względem liczby mają pewną przewagę. Dziś jednak moje koleżanki z redakcji tej przewagi nie wykorzystały, wręcz przeciwnie, postanowiły sprawdzić, jak wszyscy panowie starsi i młodsi zamierzają ten dzień świętować. Każdy dzień jest warto świętować. Jest Dzień Kobiet, więc myślę, że jest też prawo chłopców do tego, żeby mieli okazję do świętowania swojego dnia. Chyba się postarały dziewczyny, nie wiem. Mamy nadzieję. Słodycze. Chyba to najbardziej lubią. Poszlibyśmy na imprezę. No właściwie. Trzeba się uśmiechnąć dzisiaj do wnuków. Będę robił na pewno jakieś zakupy. Dzisiaj dla przyjemności. Coś dla siebie. A potem pewnie jakieś spotkanie ze znajomymi. A pan jest, czuje się bardziej mężczyzną, czy jednak chłopcem? A to zależy kiedy. Czasami mężczyzna, czasami chłopcem. Każdy z nas ma jeszcze odrobinę dzieciaka w sobie, tak? Dzieciaka, chłopaka. Ale już mamy swoje dorosłe życie, mamy rodziny i... tak się spełniamy. Nie, pani, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. No dziękujemy za wszystkie życzenia. Okazało się, że jak kwiatek, to oczywiście dla damy. Teraz kilka słów o pogodzie i spotkanie z Alicją Kwaśniewską. Witam. Dobry wieczór. Wrzesień do samego końca zapewnił nam piękną pogodę, ale październik szykuje już dla nas zmiany. W sobotę i niedzielę będzie jeszcze ciepło, bowiem na termometrach zobaczymy około 20 stopni Celsjusza. Jednak kolejny tydzień zapowiada się chłodno, wietrznie i deszczowo. Warto więc ten weekend spędzić jeszcze na świeżym powietrzu i wybrać się na wycieczkę. Gdzie? W Bory Tucholskie, do rezerwatu Cisów Staropolskich we Wierzchlesie. Jest to jeden z najstarszych i najcenniejszych rezerwatów przyrody w Polsce i Europie. Pod ochroną znajduje się tam naturalny gatunek cisa pospolitego, który jest bardzo rzadkim drzewem. Najstarsze okazy liczą tam nawet ponad 500 lat. Rezerwat można zwiedzać jeszcze tylko do 15 października. A ja na szczegółowe prognozy pogody zapraszam Państwa codziennie po zbliżeniach. Alicja Kwaśniewska, czyli ta szczegółowa prognoza pogody już za chwilę. Teraz przypomnę informacje dnia. Komisariaty w Dragaczu i Bukowcu ponownie otwarte. Rozboje są, także moim zdaniem no jest potrzebne. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiada podwyżki dla służb mundurowych i modernizację jednostek. Od 1 stycznia to podwyżki dla funkcjonariuszy polskiej policji, straży pożarnej, straży granicznej, Biura Ochrony Rządu. Za długie kolejki, za mało specjalistów, niedostateczny nadzór nad osobami chorymi na gruźlicę. Zdarza się, że po zakończeniu kuracji w szpitalu nawet co dziesiąty chory przerywa leczenie przeciwprądkowe. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii pod lupą NIK-u. Nie możemy odmówić pacjentowi z innego województwa przyjęcia na diagnostykę.
Środowiska prawicowe żądają odwołania dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. On odpowiada za kształt artystyczny festiwalu. Festiwal nie jest wolną trybuną. Bydgoski ratusz nie zamierza ingerować w merytoryczną działalność teatru. Powierzając prowadzenie teatru dyrektorowi, zgadzamy się na to, w jaki sposób on ten teatr chce merytorycznie, artystycznie prowadzić. To wszystko teraz o 19:00 rozmowa dnia. Dzisiaj gościem minister spraw wewnętrznych i administracji, a my spotkamy się ponownie o 21:30. Zapraszam.